Witajcie, w tym odcinku pokażę Wam ostatni etap prac w polu przed żniwami, a będzie to opryskiwanie pola przed różnymi insektami, chwastami i grzybami, a jest to ważny etap, bo naprawdę duże korzyści dają. Lepsze są plony, ale najpierw pokażę Wam, jak to wykonuje robotnik. To będzie te pole. To będzie to zleć lotniczy oprysk herbicydami. Tak to robi pracownik. Pole w 100% opryskane. Jest 100%. Tak, chociaż się nie marnuje rosnącego zboża. Nie niszczy pola śladami kół. Ja to zrobię dwoma opryskiwaczami. Pierwszym będzie to opryskiwacz wielopowierzchniowy samojezdny, który został przeze mnie przemalowany. Jest to w 100% licencjonowana Terra maszyna. Dodałem napisy. Tak się teraz prezentuje. Myślę, że Wam się też podoba. Lepiej to wygląda niż poprzednie barwy. Pojemność tej maszyny to, jeśli chodzi o zbiornik, to 4000 litra albo litrów. Szerokość robocza ramion to 22 metry. I teraz jeszcze Wam coś pokażę, chociaż tutaj, jak widzicie, wejście jest po lewej stronie, ja wybiorę prawą. Od razu automatycznie przeskakuję na lewą stronę. I tak jest to we wszystkich maszynach. Czy ja podejdę z lewej czy z prawej, to zawsze z lewej będzie wchodził. Szkoda, bo jak jest możliwość z dwóch stron, tak jak w traktorze, no to powinno być tak, żeby wejść z dwóch stron. Tak wygląda w środku ten opryskiwacz. Nawet nieźle. Wszystko dobrze widać. Kamerę wsteczną, lusterka. Pedał gazu mi się za bardzo nie podoba. Mi się wydaje, że powinien być na dole. Hamulec jednak dobrze pokazuje. To są to też dwa pedały. Nie wiem,
Czy tak to powinno być? Teraz podjadę pod magazyn, aby wypełnić zbiornik. Która ta maszyna potrafi się zaryć w porównaniu z traktorami, jeśli chodzi o automatyczną skrzynię biegów. Ciężko jest czasami wyjechać. Wszystkie preparaty potrzebne do oprysku można kupić w sklepie rolniczym. Załadowałem pierwszy preparat przed chwastami. I od razu wam jeszcze coś pokażę ciekawego. I dla mnie no niedopracowane trochę to jest. Podjeżdżam pod stację paliw domową. Widzicie, pisze wciśnij Enter, aby otworzyć magazyn. A powinno zatankuj. Nie mogę tą maszyną zatankować w swoim rodzinnym, domowym CPN-ie. Muszę jechać na miasto. Na szczęście pojemnik jest dość duży. Paliwa starczy na takie jeżdżenie. Tak samo jest jak mam podłączony opryskiwacz do traktora. Gdy podjadę, to muszę go odłączyć, żeby zatankować. Fajnie, że jest taka możliwość, żeby sobie przemalować, niż czekać na jakieś mody, których do tej pory nie ma. Nawet te proste ze skinami, żeby te wyglądały jak licencjonowane maszyny, jeśli chodzi o kolorystykę. Zawsze pierwsze opryski zaczynam tą maszyną, bo lepiej jest manewrować. Przygotowując ścieżki na polu. Widzicie, wsteczny już chciałem włączyć. Nie zawsze dobrze pojedzie przy tych nierównościach. Dlatego zawsze robię to tą maszyną. Żeby nie marnować rosnącego zboża. Tak właśnie wygląda opryskiwanie. Niczym się nie różni od nawożenia. Mi się podoba, fajnie to wygląda.
Teraz wam pokażę jeszcze kolejną rzecz, która mi się do końca nie podoba, ale można tutaj spekulować nad tym. Widzicie, ramiona maszyny przechodzą przez wszystkie budynki, drzewa. To jest ułatwienie w manewrowaniu, bo niektóre pola są tak ułożone, że jedno drugie się potykało. Nie można by było przejechać. Trzeba by było składać. Dlatego właśnie takie rozwiązaniem jest aby ramiona przenikały przez ściany, drzewa i tym podobne rzeczy. To jest bardzo czuły na różne przechylenia. Też tutaj jest mały skos na prawo. Pewnie, że się odczuwa to, że jest na przykład górka. Wtedy nie wiem, tak powinno być, czy sprawdzałem się, że prawidłowo się maszyny zachowują. Że nie jedzie tak prosto jak na przykład w farmingu. Gdy puścisz tempomat dalej, jak tam naciśniesz tempomat i na polu, to jedzie prosto. Nie widać, żeby tam gdzieś skręcał, czy na boki, przy jakimś wzniesieniu. Tu to widać. Tak to wygląda w środku. Ale przy tej kamerze to przy pierwszych pracach ciężko jest manewrować, żeby gdzieś za daleko nie pojechać, bo potem się zniszczy więcej rosnącego zboża. Dźwięk składający fragment też mi się podoba. Jak i cała gra, chociaż mówię, jest dużo błędów, które warto by było jeszcze poprawić. Widzicie, jak reaguje na nierówności, zwalnia.
Teraz pokażę wam drugi opryskiwacz. Który też przemalowałem. Według mnie, chociaż nie do końca, jest to też Amazone. To opryskiwacz zaczepiany, ciągnięty przez traktor. Będę to robił Landini. Pojemność jest większa niż tego. Ma 6200 litrów. Ale za to szerokość robocza to 20 metrów. Jest o połowę tańszy od tamtego. Tamten kosztuje 111 450 euro. Ten 54 800. Ale dla mnie bardziej praktyczny. Z tego właśnie powodu, że zbiornik ma większy. Jeszcze prace końcowe trwają. Nie wszystko jeszcze mi udało się przemalować. A jest tego. Ale z grubsza już prawie. Gotowy. Teraz podjadę pod magazyn, jak ja to robiłem tamtym opryskiwaczem. Najpierw opróżnię. Teraz będą to insektycydy. Chociaż chyba trzeba będzie zakupić w sklepie najpierw, bo potrzebne rolnikowi. A będą to różne. Wystarczająco. Wejdzie cały zbiornik. Witajcie, właśnie się pomyliłem. Ale tak to jest, jak jeden rolnik ma tyle pracy na głowie. Te pole już tym preparatem opryskałem. Musiałem zawrócić. Ponownie załadować. Musiałem załadować to fungicydami, czyli preparatami od grzybów. Będzie te pole, widzicie, już jest opryskane przed insektami. Nie będę już tracił czasu. Tak to bywa, jak się ma tyle pól na głowie. A jest tego sporo. Bo wcześniej, jeszcze w 2015, tam chyba był tylko jeden.
od wszystkiego. Preparat do oprostiwania. Zboża. Tak się rozkłada ten opryskiwacz. Jest o 2 metry krótszy, ale za to pojemność ma większą. Dlatego po resztę pól opryskuję właśnie tym opryskiwaczem. Jak widzicie, koła są szersze i trzeba bardziej uważać. Nie są to równe ścieżki. Zrobione. Ale czasami go skręcało na lewo, na prawo. By górki dłużej nie ma, bo się idzie pod górę. Tak czy siak, to i tak już tutaj wyrobione są ślady i zniszczone. Rosnące zboże. Tu dodałem nazwę. Według mnie to też jest Amazone opryskiwacz. Bo tak samo nazywa się fikcyjna nazwa tamtego opryskiwacza. Postanowiłem go też tak przemalować. A te same barwy. O! Tak to jest, jak się kręci kamerą. Nie robię to tak równo, żeby od brzegu do brzegu pryskiwacza, bo za dużo bym śladów narobił. Wtedy nie by było zboża. To jednak się niszczy. Trzeba być ostrożnym. Jak tu widzicie, na przykład gdzie pisze zatrzymaj oprysk, jest tylko jeden napis. Tamte opryskiwacze były to dwa. Nie wiem, czemu tak to jest. Teraz pokażę wam to z kabiny. W traktorze. Widzicie, nawet w lusterkach. Konkretnie w tylnej kamerze.
to wygląda od tyłu. Ale wracam, bo znowu zbocze z kursu. To jest też pierwszy symulator, gdzie pomimo jedzie się po polu, to jednak koła niszczą część. Rosnącego zboża. W żadnej wcześniej symulatorze nie było tego. Tu się to pojawiło. Zatrzymuje też dla mnie duży plus. A jeśli chodzi o te opryskiwanie blotu, to najlepiej zlecać to na małych polach, bo wtedy zysk jest większy, żeby nie jeździć po nim i nie niszczyć. Zboża. Pracę opryskiwaniem pól preparatami dobiegają końca przeciwko różnym insektom, grzybom. Jeszcze wam jedną rzecz ciekawą pokażę. Jeśli chodzi o trawę, to trawę nie trzeba siać za każdym razem, na każdy sezon. Można ją siać nawet co 2-3 sezony. I gdy się ją zasieje pierwszy raz i przejedzie, to niestety się niszczy. Trawę marnieje, widzicie, są ślady. Ale potem drugi, trzeci raz już tego się nie niszczy, dlatego lepiej to robić opryskiwaniem z lotu ptaka, czyli samolotem, a robi to pracownik. I dopiero na drugi sezon można to robić maszyną. Wtedy już na pewno się nie zniszczy tej trawy. Jak widzicie, a trawa przecież mimo to, że się przejedzie, to odrasta. Wiadomo. A zboże jednak nie urośnie,
po tych śladach, których zostawia traktor, maszyny. I to by było na tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o opryskiwanie. Jeszcze wam pokażę bliska ten opryskiwacz. Też zauważyłem, że w niektórych skinach, których przemalowuję, nazwa, widzicie, Froita zostaje, mimo to, że nałożyłem farbę, nowy kolor. Nie wiem, czemu tak się robi, może z tego względu, że jest jeszcze inne skiny są, które pokazują ubrudzoną maszynę. Może dlatego, bo też tutaj widać. Jeszcze nie pracowałem nad skinami z brudem. Na razie robię to pierwsze. Mówię, że nie na każdej to widać przemalowanej maszynie. No trudno. Jest jak jest, ale nie źle. Z daleka ładnie się prezentuje. To trzeba było dobrze podejść, żeby zobaczyć te napisy. A więc do zobaczenia w następnym odcinku.